Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, przygotowanie i tarcza wiary. Rzymski żołnierz wkładał zbroję także po to, by mógł bezpiecznie poruszać się w trudnym terenie. Aby zapewnić sobie należytą przyczepność na każdym podłożu, rzymski żołnierz używał czasami butów, których podeszwy były pod spodem obite ostrymi ćwiekami. Takie buty zapewniały dobre oparcie i zachowanie równowagi w czasie walki także na niestabilnym podłożu. Paweł porównuje do takich wojskowych butów gotowość albo przygotowanie do głoszenia Ewangelii pokoju. Przeczytaj Księgę Izajasza, Rzymian, Efezjan. Wydaje się, że apostoł ma na myśli wytrwałość w chrześcijańskiej walce. W jakim sensie Ewangelia pokoju daje chrześcijaninowi mocne oparcie w duchowej walce? Otwórz nam Księgę Izajasza, 52 rozdział. Werset 7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Następnie list do Rzymian, 10 rozdział i werset 15. A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. I Efezjan 6, 15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. W Efezjan 6, 15 można tłumaczyć w następujący sposób. Podwiązawszy nogi do gotowości dobrej nowiny pokoju. Kluczem jest tutaj greckie słowo, które może oznaczać przygotowanie, jak w przypadku przygotowania fundamentu czy podstawy. Tak więc Ewangelia pokoju jako przygotowana podstawa jest pokojem, jakiego chrześcijanin doświadcza w wyniku pojednania się z Bogiem przez krew Chrystusa. To pojednanie daje chrześcijaninowi mocną podstawę, na której może toczyć duchową walkę, w jakiej przyjdzie mu wziąć udział. Kolejnym elementem uzbrojenia wymienionym przez Pawła jest tarcza, do której porównuje on wiarę. Przedstawiając ten element wyposażenia żołnierza, apostoł poprzedza porównanie wyrażeniem, które można przetłumaczyć jako ponad wszystko albo oprócz tego wszystkiego. Jak myślisz, dlaczego Paweł dodał to wyrażenie? A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Greckie słowo przetłumaczone jako tarcza pochodzi od słowa oznaczającego drzwi. Rzymska tarcza piechotna miała 120 cm wysokości i około 75 cm szerokości. Była zbudowana z dwóch warstw drewna sklejonego ze sobą, a więc w pewnym sensie przypominała drzwi. Ponieważ strzały wypuszczane z łuków były nierzadko zanurzane w smole i podpalane, drewniana tarcza była z zewnątrz przykryta skórą, dzięki czemu strzały nie przebijały jej, a drewniana część tarczy nie była narażona na spalenie. Tarcza była więc najważniejszym elementem obronnym uzbrojenia żołnierza. Nie trudno dostrzec tę analogię do duchowej rzeczywistości. Ogniste strzały szatana to żądza, zwątpienie, próżność i tym podobnie. Jednak wiara w Boga trzyma wysoko, jak tarczę, odbija te pociski, gasi ich płomienia i sprawia, że nieskutecznie spadają na ziemię. Tego rodzaju wiara jest przede wszystkim wiarą działającą
wiarą, która obejmuje doktrynalną prawdę, jest jednak czymś więcej niż samym wierzeniem. Jest to wiara, która przejawia się w aktywnej obronie przed atakami wroga. Oczywiście nie możemy sami się zbawić ani o własnych siłach walczyć z diabłem. Nasza walka polega na codziennym wybieraniu Pana i Jego dróg ponad wszystko, co diabeł stawia przed nami. Dziękuję bardzo.